Kierowcy już mocno odczuwają inwestycję kolejową w Katowicach, a to dopiero początek. Mieszkańcy zastanawiają się, które jeździć, żeby ominąć korki. Nie jest to łatwe, a w najbliższych dniach będzie jeszcze gorzej. Na razie zamknięte zostały trzy wiadukty, a najpoważniejsze utrudnienia dopiero przed nami Łukasz Kąziełka. Na wielu drogach jest ciasno i korkuje się nawet poza godzinami szczytu. Od wczoraj mieszkańcy Ligoty mają spore utrudnienia związane z zamknięciem wiaduktu kolejowego nad ulicą Kłodnicką. Dochodzą do nas głosy mieszkańców, że Dojazd do pracy zwiększył się od 25 do 40 minut. Niektórzy chętnie dzielą się przemyśleniami w mediach społecznościowych. Google Maps wskazuje czas dojazdu do Ligoty 2,5 km 25 minut. Chciałem serdecznie podziękować Katowicom PKP, PLK oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że tak miło mogę spędzić czas, pisze jeden z mieszkańców. Żeby przejechać autem z jednej strony miasta na drugą, trzeba bardzo kombinować. Wyjeżdżam z Katowic Panewnik i żeby jechać do, do szkoły z dziećmi na na Bogucice, to muszę przejechać przez Chorzów. Jazda naokoło jest nieunikniona. Niebawem będzie to dotyczyło nie tylko południowej części miasta. Cały ruch z południa Katowic, ulicami Ligocką i Brynowską dociera do Mikołowskiej. Dzisiaj jedna z głównych dróg dojazdowych do centrum jeszcze jest otwarta, ale za kilka dni pod wiaduktem nie będzie można przejechać. W związku z zamknięciem powstaną tymczasowe przystanki. Ich lista jest długa. Katowice Andrzeja Dworzec, Katowice Kopernika Dworzec, Katowice Skłodowskiej Dworzec i Katowice Placmiarki będą pełnić funkcję tymczasowego dworca autobusowego. To tutaj zostanie przekierowana część, spora część linii autobusowych, które wcześniej wjeżdżały na dworzec autobusowy. Nie tylko samochody osobowe mogą stać na mikołowskiej, będą im towarzyszyły także autobusy. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej solidarnie będą tkwili w korkach. Ciężko będzie, bo no właśnie nie mamy wyboru. Trzeba będzie jeździć okrężną no i tracić czas, paliwo, pieniądze, nerwy. Prawdziwy test cierpliwości w następny poniedziałek, 7 października, kiedy zamknięta, zostanie ulica Mikołowska.